Myślę, że to było dobre spotkanie czwartoligowe. My już 2 tygodnie temu wiedzieliśmy, że opuszczamy czwartą ligę i tutaj przyjechaliśmy bez jakiegoś większego ciśnienia, że musimy za wszelką cenę wygrać, ale doskonale znaliśmy na co stać klub Zęborka i próbowaliśmy się przeciwstawić. Myślę, że z przebiegu spotkania faktycznie Pogoń zasłużyła na 1 lub 2 bramki, ale my też mogliśmy pokusić się o zdobycz bramkową i pokusić tutaj o niespodziankę. No cóż, przede wszystkim gratuluję zespołowi, trenerowi i wszystkim w klubie w Lęborku tego wymarzonego awansu do trzeciej ligi. Nie tak pewnie sobie gdzieś tam człowiek myślał, jak ten ostatni mecz będzie wyglądał. Myślałem, że będzie to świętowanie w Lęborku trzeciej ligi, a dla nas spokojne utrzymanie, no ale już wcześniej pogrzebaliśmy szansę po myślę dobrym początku rundy, później strata kilku punktów i porażki u siebie i to był klucz do tego, że niestety, ale opuszczamy czwartą ligę.